No hej, witam was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Pokémon Crystal. I dzisiaj wybieramy się drogą numer 45. Tak, żeby pokonać najlepiej wszystkich trenerów, których jakby nie patrzeć jest tu zatrzęsienie. Może wybrałem złą drogę, zaraz się cofnę. Najpierw pójdziemy cały czas po lewej stronie, potem troszeczkę bardziej po prawej, potem troszeczkę bardziej po prawej, aż będziemy musieli iść cały czas prawą stroną. W ten sposób będę miał pewność, że nic nie przeoczę, ani żadnego przedmiotu, ani żadnego trenera i wszystko będzie w porządku. A tutaj może sobie go wgryzę, na przykład tego Machopa, a jednak nie. Seismic Toss może być bolesny, bo teraz może gram. Właśnie, to może po prostu użyjemy Whirlpoola. Whirlpool cały czas widzę będzie atakował, ale to i tak jest za mało. Użyjemy jeszcze raz Bite'a dla świętego spokoju. No i jeśli chodzi o Machopa, to by było na tyle. 200 expa zawsze spoko. Kolejny Machop przed nami. No dobra. Użyjemy teraz Surfa, który najpewniej Machopa się pozbędzie, jako że jest bardzo silnym atakiem. No właśnie. Tak być powinno. Kolejnym przeciwnikiem będzie Graveler, który jest bardzo słabo odporny na ataki wodne, więc no, obawiam się, że nie ma szans. No, obawiam się, że dokładnie tak właśnie jest. 380, Victreebel dostaje 37 poziom, co jest całkiem niezłym wynikiem, muszę powiedzieć. Dobra. A, no tak miałem się cofnąć. Pidgeot, wracamy się do Blackthorn City. Tak, aby mieć pewność, że nic nie przeoczę. Bardziej po prawo była jaskinia, którą już zwiedziliśmy. Tu mamy po prawej gościa, z którym walczyliśmy. A teraz atakuje mnie Gligar. Gligar jest... jest Pokemonem. Nie mam pojęcia jakim. Ale nie wygląda groźnie. I najpewniej składa się całkiem szybko. No i jest nieodporny na wodę z jakiegoś powodu. No i znalazłem kolejny eliksir. Dzień dobry. Chcemy walczyć. Z kim mamy do czynienia? Kolejny górnik. Jeden Pokémon. Onix. No, nieźle, nieźle. Nawet na prawie 30. Obawiam się tylko, że wystarczył Water Gun, żeby Onix niestety się rozłożył. No właśnie. To, że ja też dostanę 300 expa i Victreebel 300 expa, to tak naprawdę no niewiele. Szkoda Onixa. Cześć, laska. No i co? Całkiem sympatyczna, atrakcyjna. No i za pierwszy Pokémon to jest Mario. Mario jest wodny. Nie wiem, czy czasem nie elektryczny. Tak by ogon wskazywał. No to go dziobniemy. No i nie jest źle. To go dziobniemy jeszcze raz. No i
i się niestety złożył. 160 expa, Weetweeble 166, tak. War Turtle. Kogo bym mógł użyć? Victreebela. Na wodne pokemony dobre są roślinne. No i możemy Vineweeble. Myślę, że to powinno wystarczyć, pewnie. Kolejny War Turtle. Oczywiście nie zmieniam Pokemona. Dobrze sobie Victreebel poradził, więc i tym razem powinien być one shot, one kill. No i 300, i 300, jest ok. Wydaje mi się, że wkrótce Victreebel dostanie level. Co my tu mamy? Gravelera. Całkiem sympatycznie, niestety. Graveler potrzebuje wymiany, żeby ewoluować, to też... Ja odpadam całkowicie z hodowli takiego egzemplarza. A szkoda, bo są bardzo takie przyjazne z wyglądu. O, kolejny nugget. Damy Black Glassy. Nikomu nie damy. Się kupi. O, na przykład o tak. Bierzemy na Geta. Widzę kolejnego, mam Revive'a. Widzę dwóch leszczyków. Cześć leszczu pierwszy. Góral oczywiście będzie się stawiał. Właśnie, zgodnie z oczekiwaniami wyszedł Digleta. Diglet jest Pokémonem ziemnym. Dość jak to Pokémony ziemne i kamienne, dość intensywnie reagującym na wodę. No i w związku z tym, o właśnie, się złożył. Tu kolega ma widzę Dugtrio. Tego też się nie boję. O! Przeżył! To udziałniemy tylko dla świętego spokoju. 400 expa. Feraligatr dostaje 33 level. A Victreebel 440 expa. Okej, okay, jeszcze tu mamy chętnego. Myślałem, że nie chcę walczyć. Miałem się zastanawiać, coś ty za jeden. Ale jednak chcę. Bardzo dobrze. Wysyła Firoła na dzień dobry. Na 30 poziomie. No to jest nieźle. Ale Feraligatr ma wyższy. Ma Surfa, który najpewniej ptaszka sprowadzi nieco na dno, może nie całkiem. No, okay, to może nie na dno, tylko na poziom ziemi, o. Ale teraz go dziabnie. No i 5 metrów pod ziemią, czy tam 3. Dziękuję. No i dobra, i Frame Mapa się zaraz rozniesie.
użyję surfa, myślę, że będzie wystarczyć. No, nie jest źle. Prime i pożywa Rage'a. No, Rage jest niefajny w użyciu takich Pokémonów. No i okej. Prime przezłożył. Victor Bell dostał 38 poziom. Jest dobrze. A tu kolega planuje użyć Taurosa. Taurosa do tej pory nie widzieliśmy prawdopodobnie. Jest to chyba, zdaje się, Pokémon normalny. Trochę czasem nawet przepowiadany. Przepraszam, dość silny. Ale poza tym, no, dla mnie to jest Pokémon bez rewelacji. Zresztą każdy Pokémon odpowiednio przygotowany może być bardzo silny. Naturalnie inwestowanie w Magikarpa będzie strasznie upierdliwe. Ale niewiele to się różni od tego, co ja robię z Shackle. W końcu z obrony to jest Pokémon najlepszy, jaki powstał, ale z drugiej strony... Z drugiej strony, patrząc na atak, obronę, no to jest po prostu dramat. Widzę, że tu jest sporo Pokémonów, trenerów na tej drodze. No i... ja wiem, i spotkanie ich wszystkich nie będzie takie hop-siup, jakbym się spodziewał. Myślałem, że to będzie, o dobra, 5 minut, opatrzę i koniec. A tu oni wszyscy chcą walczyć. To jest ich dużo. X-Speed, ignorujemy. Dzień dobry. Fortunnie, bo widzę ognistymi Pokémonami ktoś mnie próbuje podgryzać. No niestety na Fraligatra to nie działa w żaden sposób. No, dwie ponity. Nie ma takiej opcji, żebym przegrał. Okej. Druga ponita z głowy. Już mnie coś podgryza, tak? Geodude, level 3. Aha! Urna skala. To jeszcze z bajki go dziabniemy. Dziękuję. Co jeszcze? Ratata, level 2. Kurde, mam szczęście w tych zgadywankach. Dotarliśmy do samej góry, do samego dołu, bym powiedział. Więc bujamy się z powrotem i teraz idziemy drugą stroną. Myślę, że to wystarczy, żeby pozbierać wszystkie ciekawe rzeczy. Mogę się mylić, zobaczymy.
Dziękuję za czekanie, tak, bla 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 bla, dobra. No tak, teraz trzymam się prawej strony. No i z powrotem Gligar. Zrobimy go czymś takim. Może się uda. No nie. To uciekłbym jeszcze raz. Jak raz zjechał poniżej połowy, to teraz go zabiję. Dokładnie. No i tu mamy kolejnego chętnego do walki. Ryan, widzę, ma Pidgeota. Pidgeot jest kozacki. Tego myślę, że nikt nie będzie negował. Ale wydaje mi się, że odporności na wodę całkowicie nie ma. Zamoczą mu się piórka. Tak, tak. Dziękuję. 34 poziom. Bardzo dobrze. I Elektabuzz. Wprawdzie użycie w tym momencie jakiejkolwiek wodnej umiejętności jest poszeniem się o solidnych pierdol, ale kto by się takimi rzeczami przyjmował. Trafiłem, no to podejrzewam, że będę miał kłopoty. Super efekt, nikt to wie. No to nie wiem, bajtniemy? Oła, przeżył. Użyjemy szakiego. Wiele mi nie zrobisz. Zadaję się piznę kamieniem. Dziękuję. Było miło. Dobra, przemierzamy drogę dalej. Wydaje mi się, że póki co odwiedziliśmy wszystko, co się dało. No już mamy 18 minut nagrania, myślę, że tak do 25 wystarczy. No bo zasadniczo nie ma co. Pomyliłem triki, no jest tylko ugryzłem. Zamiast zadać konkretny cios. Używanie kuli obrony jest upierdliwe, ale wydaje mi się, że nie przeskoczył mojej siły ognia. No, zgadza się. Szlak, nie wziąłem tego. No nic, to się bujniemy z powrotem. Nie do New Barktown, nie. Cherry Grove City. Kurna, nie tu. W tą stronę to było liczone. Blackthorn City. O, tutaj to tak. Dobra, no już. No ja wiem, że jak taki Gligar spada z nieba, to można się wystraszyć i nie pójdzie w wybory, ale... No, nie wiem... Litość.
zaraz mi tu któryś użyje. Całkiem niepotrzebnie, ale dobra. No i się złożył kolega, widzę. Dobra. No i mamy Max Potion. Całkiem w porządku. Tu mamy jeszcze jedną środkę. Oj. Nie tak być miało. Wcisnął mi się jakiś przycisk start. To nie tak miało być, prawda? Będę musiał poprawiać. To nic. Użyjemy surfa, no i... A, Feraliga się w tym kładzie spać. Może Gyaradosa, który ma niski level. Pomatrasza. No dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo. No i się kolega przekręcił, Gear dostaje level 32 zresztą, Victory Belt też coś tam expo dostaje. No i Black Belt Kenji ma dość. No na razie nie. Guzik dostaniesz. Widzę, jest podział na lewą i prawą drogę. Trudno mi wybrać, którą. O, fajnie, że się wysadzi kolega. Wszystko w cenie. Hop, siema ziom. Kolejny chce walczyć, to dobrze. Im więcej, tym lepiej, więcej expa wpadnie, więcej poziomów się wbije. Hiker Michael, 3 Pokémony, pierwszy z nich G1. No... A, mam uleczonego Pidgeota. A, wróć. Pidgeot jest na wierzchu, to jest to może... Megaton. O, dobry wybór, Megaton powinien to przyjąć na klatę. No i gitara. Graveler. Zostajemy jak jest. Uderzamy Thundershockiem. Który nic nie robi, ale Graveler używa Self-Destruct. Na to liczyłem. Po cichu. Wprawdzie było to dość mocne, ale tyle jeśli chodzi o Gravelera. Magnetem dostaje poziom. No i Victory Bell też coś tam sobie leveluje w tle. Kolega ma do użycia Golema. No niestety Feraligatr leży, ale użyjemy Gyaradosa. Golem jest całkiem w porze i chętnie go sobie przygarnął, ale ewoluuje tylko przez wymianę, więc odpada. Użyjemy Waterfalla, który jest ruchem water. Dziękuję, dobranoc. Miło było, ale się skończyło. No i Victory Bell ma 39 poziom. Nie jest źle. Teraz pozostaje tylko wylewować Magnetona, Feraligatra i Gyaradosa. I w sumie bez tragedii, chociaż mogłoby być lepiej. Co my tu? Gyarados, wróć, Graveler. Gravelerem się specjalnie nie przejmuje. Oczywiście będzie chciał zaatakować, ale nic z tego. Pidgeotto, jak użyje Flya, to przy odrobinie szczęścia Graveler się złoży. No szczęścia nie było. W sumie dziwnego te
ataki, których używa, to są oparte głównie na powietrzu. Jakieś spadające z nieba kamienie i tak dalej. Może być nieco odporny. Dobra. No i tu mamy jakieś jeziorko. Mister Bear mnie nie interesuje. No i co? I jestem tu, gdzie byłem, widzę. No prawie, jeszcze jednego kolegę mam tutaj do walki. I to najpewniej będzie ostatni, niestety. Zobaczmy, Hiker Bailey ma całe 5 sztuk. Pierwszym jest Geodude na 13. Oj, no. To jest bardzo skromnie. Na 13 to ta strzała pójdzie. No właśnie. Prawdopodobnie każdy kolejny ma wyższy level. Ma być taka rozgrzewka, że tak to wiemy. Kolejny Geodude. Nie, na tym samym poziomie. No to jest strasznie kiepskie. Chyba nie będą wszystkie na 13 poziomie, chyba że będzie 13, 13, 13, 13, 50. No to wtedy szacun, ale to tak się raczej nie robi. Kolejny Geodude. Zobaczmy w walce. Ten sam poziom co reszta. Nawet nie będę próbował kombinować. Dziękuję, było miło. No i zobaczymy. Ostatni, nie, przedostatni Pokémon. Nic nie zmieniam. On używa Geodude na poziomie 13. No to kolejny Fly. No, no i to by było na tyle. Może jeszcze ten ostatni wyjdzie jakiś sensowny. Kolejny Geodude i kolejny na tym samym poziomie. Tak jest. No i dobra. Nie ma co się interesować. Zapisujemy grę. Bailey'a się udało pokonać. List do mnie dzwoni, siema. Bla, bla, bla. Nic mnie nie obchodzi, co ciekawego widziałaś. To jest nudne. Okej, okay, udało się dotrzeć. W następnym odcinku przejdziemy się jeszcze raz, gdzieś tak mniej więcej środkiem, sprawdzając, czy czasem coś nie przepadło, żeby nie było jakichś głupich przypadków, prawda, że coś przeoczyłem, nawet o tym nie wiedząc. Okej, moje Pokémony są wyleczone. Zobaczmy, w Pokédexie coś jednak przybyło. 152-23. No i dobra. I w następnym odcinku przejdziemy się tą ścieżką jeszcze raz, po czym udamy się na wschód. Może nawet dojdziemy do równiny Indigo. A na razie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie itd. Na razie. Hej!